przekornie zapytam, skoro tutaj w tym miejscu, oprócz tej radości dzielenia się, jest też tyle cierpienia po tej drugiej stronie tego okienka. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Jak to sobie wytłumaczyć, że jest ten Bóg miłosierny, a z drugiej strony doświadcza tych ludzi takim nieszczęściem jak alkoholizm, jak ubóstwo, jak bezdomność? Tak, cierpienia nie zrozumiemy. Dopiero pewnie tam zobaczymy po drugiej stronie. Natomiast każde doświadczenie daje nam wskazówki w życiu. I dlatego człowieka, który jest właśnie taki chory, słaby, uzależniony, ma mieć drugiego człowieka, który go będzie podtrzymywał. Musi mieć drugiego człowieka, który da mu nadzieję na to, że może być lepiej. Znajdujemy się w Krakowie, w placówce Caritasu, gdzie są wydawane posiłki dla osób bezdomnych i dla osób ubogich. Gdyby siostra była uprzejma się przedstawić i powiedzieć, z jakiego zakonu jest. Siostra Leokadia ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek posługujących ubogim. Jak długo siostra tutaj pomaga ludziom? W kuchni tutaj już, chociaż kuchnia już jest wiele, wiele lat, ponad 30 lat, ja pracuję tutaj od 17 lat. Mhm. A jak długo siostra jest w zakonie? W zakonie jestem już 40 kilka lat. Jak to się stało, że właśnie siostra pomaga osobom bezdomnym, osobom ubogim, że siostra trafiła do tego miejsca? Bo ja rozumiem, że to wynika z zakonu, prawda? Z reguły? Tak, charyzmatem naszego zgromadzenia jest służba najbiedniejszym, ubogim, potrzebującym. Więc takie mamy zadania. I przełożone wysyłają do różnych zadań, właśnie do posługi wśród ubogich. I mnie wysłali właśnie do kuchni, do służby najbiedniejszym. Z jakimi problemami kuchnia się boryka? Bo rozumiem, że przychodzą ludzie, którzy mają różną historię, czasami są negatywnie nastawieni do całego świata, prawda? Czy jest to wyczuwalne bardzo, że w okienku się pojawia osoba, która chce tylko posiłek i nie chce rozmowy? Oczywiście, że są to osoby, które niekoniecznie chcą mówić o swoich przeżyciach, o swoich problemach życiowych, ale są też osoby, które chcą porozmawiać i mimo, że najpierw są takie niechętne, bo też również nie wszyscy lubią zakony, więc też mają różne przeżycia w swoim życiu. Ale ogólnie są bardzo życzliwi, starają się dziękować nam za to, że im pomagamy. Mhm. Czasami słychać wśród osób bezdomnych strach, respekt wobec sióstr zakonnych, które wydają te posiłki, bo takich punktów w Krakowie jest więcej. Z czego to wynika? Wynika ze stanowczości, tak? Że piłeś to nie możesz podejść? Czy jak to działa? No tak, raczej myślę, że wymagać trzeba, bo jeżeli wiadomo, że osoby, które przychodzą po posiłek, nie mogą być pod wpływem alkoholu, mhm, muszą się starać, żeby być trzeźwym na tyle, żeby mogli sobie samodzielnie zjeść i wyjść po prostu. Czyli muszą być w stanie, tak. ale znaczy w stanie trzeźwości, ale chodzi mi o to, czy są dopuszczalne jakieś tam granice, bo to wiadomo, że trudno jest o całkowitą abstynencję. Tak, oczywiście, są dopuszczalne, tylko respektujemy tylko
tylko lekki taki, że tak powiem, stopień. Natomiast osoby, które są naprawdę nietrzeźwe, to nie są wpuszczane. I tam mnie osobiście jest bardzo przykro z tego powodu, ponieważ no, jesteśmy dla nich i gotujemy dla nich, dla tych ubogich potrzebujących. Ale mam sposób na to, żeby im do pojemniczka i na wynos. A, w ten sposób. Tak. Przed wejściem tutaj rozmawiałem z osobą, która korzysta z posiłków w tym punkcie i zapytałem, ile to może być. Powiedział, że około 700, to jest prawda? Że tyle mniej więcej posiłków jest wydawanych? Zimą tak. Zimą mamy około 700, natomiast latem około 500. Jest ta różnica między latem a zimą. Oni się przemieszczają w inne tereny i korzysta właśnie około, w tej chwili około 500 osób. Jak duża jest rotacja tych osób, bo część z nich odchodzi, umiera, pojawiają się nowe twarze, nowi ludzie? Tak, no jest, patrząc na perspektywę tych moich lat, to jest naprawdę, powiedzmy już, no 3/4 jest inne osoby. To są zwłaszcza ludzie młodsi. W tej chwili widać, że te osoby jakby są no, trudne takie z zaburzeniami. Czasem nie mamy możliwości, żeby im w tej chwili tutaj pomóc, tak? Bo to my tylko wydajemy posiłki, natomiast kierujemy ich do odpowiednich miejsc, żeby mogły skorzystać z pomocy. I osoby, wiele osób już zmarło, no ale nowi są, więc w ciągu roku to powiedzmy, że jest to rotacja takich około, powiedzmy, 2000 osób mamy w ciągu roku stałych, takich można powiedzieć. Które przychodzą. Które przychodzą, ale to są właśnie, że 3 miesiące ich nie ma, znów wraca i to są takie, takie zmiany. Rotacyjne właśnie. Ile jest przypadków ludzi, którzy korzystali z pomocy tutaj i ponownie stanęli na nogi? Udało im się wyjść z tego ubóstwa? Mamy kilka takich właśnie pocieszających przykładów. Osoby, które korzystają, którym się staram pomóc. Powiem taki przykład, że pewien mężczyzna już był tutaj tak zapity, że leżał pod krzakami tutaj, pod drzewem. Ogromne słońce i widzę, że już pęcherza ma na rękach, na twarzy. I przeniosłam go z pomocą innych bezdomnych tutaj na jadalnię, do kuchni. Zrobiłam mu opatrunki. I później codziennie przychodził na te opatrunki. I po jakimś czasie go no, nie, już zniknął, że tak powiem. I pytam się tych naszych bezdomnych gdzieś, czy nie widzieli tego człowieka. I po 2 latach przyjeżdża pan z kwiatami i z bombonierką i mówi: proszę siostry, poznaje mnie siostra? I ja mówię, że poznaje, oczywiście, że poznaje. A on mówi, to ja wróciłem do żony, do dzieci i mówi, dzięki siostrze, mówi, że mi uratowała życie. Nie wiem, jaka, czy to jest rzeczywiście tak, ale to jest taki właśnie jeden z takich momentów szczęśliwych, że tak powiem. Właśnie często odbiorcy zadają mi to pytanie, ile osób udaje się uratować, ale to chyba nie jest zbyt duży procent, nie, prawda? Nie, to jest mały procent, chociaż my staramy się w ten sposób, że jak tutaj przychodzi do kuchni po posiłek i chce tej pomocy, kierujemy go do braci Albertynów na Skawińską, do przytuliska i później tam bracia już pracują nad tym, żeby zmienił to swoje życie. No i później jest ciąg dalszy, że idą do mieszkań chronionych i wychodzą na prostą. Z czego taka kuchnia się utrzymuje? Bo przy takiej ilości posiłków po pierwsze muszą być ludzie, którzy przygotowują te posiłki, a po drugie musi być jakieś zaopatrzenie. Skąd bierzecie żywność? Caritas Archidiecezji Krakowskiej zatrudnia pracowników tutaj w kuchni. Natomiast dotuje nas po części gmina miasto Kraków.
No i reszta wszystko to są ofiary, dary, które są przekazywane na Caritas, jak również ofiary indywidualne oraz żywność, którą odbieramy ze sklepów jako darowizny. Czyli tak zwane odpisy tak, w innych odpisy. Fundacjach. Mhm. Tak. Ile osób tutaj pracuje? 7 osób. Mhm. I wolontariusze. Siostra mówiła przed nagraniem ich imiona. Mogłaby siostra powtórzyć, bo to wydaje mi się warte jest zaznaczenia, że ktoś tutaj poświęca swój czas, prawda? Krzysztof, Marek, Waldemar, Monika, Paulina. Okej. Okay. Czyli to są osoby, które codziennie są tutaj tak. w tej kuchni? Mhm. Tak, bo są zatrudnione na etacie normalnie i dostają, no i dostają wynagrodzenie, tak, jako z Caritasu, że tak na zatrudnieniu są. To jest bardzo ważny akcent, bo często przeciwnicy Caritasu albo w ogóle jakichkolwiek stowarzyszeń, które pomagają osobom ubogim, zarzucają, że pieniądze są defraudowane, że one gdzieś tam trafiają w inne miejsca, że się ludzie bogacą, a tu się okazuje, że są na przykład wypłacane pensje osobom, które po prostu przygotowują posiłki, no i pracują w zasadzie na terenie tego całego miejsca, bo to trzeba posprzątać, pomyć, prawda? To jest ogromna praca. Tak. Ja tutaj byłem w ogóle wcześniej, bo się umówiliśmy na 10:30, ale ja byłem już o 8:00 i widziałem, że już tu wchodziły osoby do środka i właśnie do pracy, tak? Tak. Żeby przygotować te posiłki. No my pracujemy od 8:00 do 16:00, normalnie tak na etacie, ale też jest, że musimy czasem przyjść wcześniej, żeby to zdążyć przygotować. Tak. I tych godzin, które są wcześniej i nawet później, kiedy trzeba również, powiedzmy, tam w okresie świątecznym przygotować paczki i tak dalej, to już czas, który my też również ofiarujemy jako nie jako wynagrodzenie, tak? Ten, który jest nieopłacony, tylko z własnej woli. Tak, mhm. Tak. Jako po prostu dar też dla drugiego człowieka. Zapytam z uśmiechem oczywiście o konkurencję. Ile jest takich punktów na terenie Krakowa, które wydają jedzenie? Są jeszcze 4 punkty. Znaczy my jesteśmy 4, ale są jeszcze 3 punkty w Krakowie, na Woronicza 10, są na Reformackiej i na Smoleńsku. Czyli dzieło pomocy Świętego Ojca Pio. Tak. Mhm. Czy to jest wystarczająca ilość, czy to jest za mało? No, wydaje mi się, że wystarczająca ilość, dlatego że mają możliwość z każdego jakby części Krakowa się dostać na taki posiłek. Wiele osób przyjeżdża do Krakowa, widząc tutaj swoją szansę z innych miast. Mówię tutaj o osobach bezdomnych. Mówią, że mają, że Kraków jest dobrze opiekuje się bezdomnymi. Mhm. Że mają noclegownię, mają przytulisko i mają ten posiłek. A przede wszystkim najważniejszy jest w sumie posiłek, bo można się przenocować też czasem, jak dostajemy też, no Caritas przekazuje też również śpiwory, koce, więc zimą mają możliwość jeszcze się, ale jak posiłku nie ma, to jest jednak to trudne do przetrwania. Tak, to prawda. Rozmawialiśmy przed nagraniem również o takiej sytuacji, która, ja może tak zrobię taki mały wstęp, dobrze? Bo wielu przeciwników Kościoła, czy w ogóle osób, które pomagają innym ludziom, mówi, że to nie bierze się z jakiejś wiary, nie bierze się z chęci pomocy, tylko jakby z własnych ambicji albo z jakiegoś zysku. A przed rozmową, przed kamerą, mówiliśmy o tym w rozmowie prywatnej, że siostra była chora i doświadczyła jakby, można to nazwać cudem, można to nazwać jakimś dotykiem siły wyższej, Bożej opatrzności. Możemy poruszyć ten temat w ogóle? Możemy o tym opowiedzieć? Możemy opowiedzieć. Miałam wtedy 29 lat. Byłam na wózku inwalidzkim, można powiedzieć, ponieważ nie byłam w stanie sama chodzić. Po badaniach okazuje się, że jest to guz w podstawie czaszki, który jest nie do zoperowania. No i lekarz mówi, że no nie będziemy tego ruszać, że po prostu będziemy czekać, co się będzie działo.
i moja współsiostra już, teraz świętej pamięci siostra Jadwiga, zabrała mnie do Częstochowy i mówi, że to jeszcze, mówi, może przed tą śmiercią, mówi do Matki Bożej Częstochowskiej, cię zawiozę, żebyś, no, żeby się pomodliła, mówię to, ale ja wierzę, że Matka Boża ma taką moc, że cię może uprosić to uzdrowienie. A ja to mało, byłam tak może w sercu, wierzyłam, że miałam tą wiarę, że, matka, że zrobi, Pan Bóg zrobi to, co będzie chciał. Nie stawiałam sobie warunków na to, że muszę być uzdrowiona, ale byłam szczęśliwa, że jest ktoś, że mnie zabierze do Matki Bożej Częstochowskiej. I zajechałyśmy dosyć tak rano i siostra mówi, że o 9 będzie msza święta i zamówię o uzdrowienie dla ciebie, czyli dla mnie. Więc ja z taką, kazała mi stać tam przy komodzie, a ona poszła tam załatwiać właśnie tą intencję. I podeszła do mnie pani, która była tak ubrana właśnie, białą bluzeczkę, granatowe ubranie. I mówi do mnie, mówi, będzie, wszystko będzie dobrze, tylko masz być dobra i święta. Więc ja byłam taka zaskoczona, bo w sumie nie znałam tej pani, ani ona mnie, ani ona mnie pewnie znała, tylko ja jej nie znałam, więc byłam taka zaskoczona, że skąd ona wie, że ja jestem chora? To było pierwsze moje pytanie, takie wewnętrzne. I ona mi jeszcze raz to powtórzyła. Wszystko będzie dobrze, tylko masz być dobra i święta. I weszła do kaplicy cudownego obrazu z tej zakrystii. I podeszła siostra Jadwiga już po załatwieniu i mówię do niej, że ta pani mi powiedziała, ja nie wiem gdzie ta, mówi, powiedziała mi, że będę zdrowa, tylko mam być dobra i święta. Ona mówi, nikt z tobą nie rozmawiał, cały czas byłam przecież tutaj i nikogo nie widziałam. A ja im mówię, ale ja wiem, że ta pani mi powiedziała, że ja będę zdrowa, tylko mam być dobra i święta. Staram się realizować to zadanie, żeby być dobrą i świętą, ale to tylko na drugim świecie będziemy wiedzieć na ile. Natomiast tak, przyjechałam do szpitala po tej przepustce i lekarz mówi, że operujemy i pierwszą rzecz, którą mi powiedział, to, że mówi, masz, siostra ma jakieś względy w górze. Więc to było takie, to było moją jakby taką odpowiedzią na to, że była to interwencja Boża. Jest wiele takich znaków, które nam pokazują, że nic nie dzieje się przypadkiem. Ludzie to negują. Poruszaliśmy też taki problem wiary w sens w ogóle istnienia Kościoła, prawda? I siostra powiedziała bardzo mądre słowa, że trzeba mieć wiarę bez względu na to, co doświadczamy. Ja poruszyłem temat Jana Pawła II i zamkniętej księgi, a siostra mi przekornie powiedziała, że chyba tak to zrozumiałem, że każdy ma swoją księgę, że to raczej księga się zamknęła Jana Pawła II, a nasze w dalszym ciągu są otwarte. Tak to wygląda? Tak, dokładnie tak. Każdy ma swoją księgę, która się zamknie przy naszej śmierci, ale ma być ona czytana właśnie zgodnie właśnie z wiarą w naszym sercu, która musi otwierać siebie na drugiego człowieka. I tylko z wiarą możemy zobaczyć, że słabości ludzkie są do przełamania, do przezwyciężenia, ale z wiarą. Przekornie zapytam, skoro tutaj, w tym miejscu, oprócz tej radości dzielenia się, jest też tyle cierpienia po tej drugiej stronie tego okienka. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Jak to sobie wytłumaczyć, że jest ten Bóg miłosierny, a z drugiej strony doświadcza tych ludzi takim nieszczęściem jak alkoholizm, jak ubóstwo, jak bezdomność? Tak, cierpienia nie zrozumiemy. Dopiero pewnie tam zobaczymy po drugiej stronie. Natomiast każde doświadczenie daje nam wskazówki w życiu. I
temu, dla tego człowieka, który jest właśnie taki chory, słaby, uzależniony, ma mieć drugiego człowieka, który go będzie podtrzymywał. Musi mieć drugiego człowieka, który da mu nadzieję na to, że może być lepiej. Że poda mu rękę, tak? Że poda mu rękę, że go wesprze, że pokieruje go, żeby mógł się podnieść z tego uzależnienia. Tylko ten, który jest uzależniony, musi chcieć. I to jest fundament, żeby on chciał, to jest możliwość na to, żeby się zmienić. Czy do tego, żeby pomagać innym ludziom, trzeba wierzyć w Boga? Nie trzeba wierzyć w Boga, ale wtedy te uczynki nie będą owocować. Ponieważ Pan Bóg je przemienia, Pan Bóg je uzdrawia przez to, że my wierzymy, że swoimi siłami nic nie zrobimy. Tylko właśnie moc Boża może to przemienić. A uczynki każdy może wypełniać, ale one będą, może nie będą takie owocne na drugim świecie. Jeszcze tego nie znamy dokładnie, ale myślę, że z wiarą i z tym, że robię to dla Pana Jezusa, bo to każdy czyn, tak jak właśnie mówimy, że wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili, to one będą właśnie owocem tego czynu. Siostra jest przykładem służebności wobec drugiego człowieka. Co trzeba mieć w sercu, żeby być służebnym? Bo ja często piszę o solidarnościowym społeczeństwie, że my, mając osoby bezdomne czy ubogie, to jest nasza porażka jako społeczeństwa, prawda? Ale też trudno jest mi przekonać ludzi, że czasami warto być służebnym i zrobić coś dla drugiej osoby tak po prostu od siebie, taki mały uczynek. Jaka jest droga? Przede wszystkim to trzeba uświadomić sobie, komu służę. To jest jakby fundament tego, że służę Panu Jezusowi przez tą służbę drugiemu człowiekowi. I wypływa to z mojej wiary, tak, że ja czyniąc dobro temu człowiekowi, służę samemu Panu Jezusowi. Jeżeli on jest skrzywdzony, to muszę go pocieszyć. Jeżeli jest smutny, zraniony, trzeba go opatrzyć. Jeżeli jest głodny, trzeba go nakarmić. Czasami ludzie mówią, że to ja potrzebuję więcej. Znaczy nie mówię o mnie, tylko wiele osób myśli o sobie, że to ja potrzebuję pomocy, to ja potrzebuję opieki, zainteresowania z drugiej strony. Czy Jezus jest odpowiedzią na każde pytanie? Oczywiście. Jezus jest celem i źródłem wszystkiego, więc jest odpowiedzią i na to, że ten człowiek to mówi, że tylko ja i ja i ja, to znaczy, że on jest egoistą doskonałym. I nie patrzy na to, że obok żyją inni ludzie. Nawet w rodzinach są osoby, które potrzebują miłości, serdeczności, życzliwości, uśmiechu, dotyku. I to jest, myślę, najważniejsze. Miłość. Jak wygląda siostry dzień? Od czego siostra zaczyna, o której wstaje? Wstaje o godzinie 5. No i oczywiście modlitwa. Pierwsza jest modlitwa, brewiarz, rozmyślanie, msza święta, to jest centrum, a później idziemy do pracy. Tutaj, w to miejsce? Tak, w to miejsce, tutaj, do kuchni. Ile to jest godzin dziennie? No, można powiedzieć, że ja przeważnie to jestem od około 9-10 godzin. A jak robi się sprawozdania kwartalne, to jest to więcej godzin. Bo to są po prostu prace biurowe też, również nie tylko, również służba, to przygotowanie posiłku czy obsługa, ale też i oczywiście papierkowe prace. Zapytałem o to, bo czasami osoby bezdomne
w takim żalu, w takiej czasami pretensji, która nie jest uzasadniona, ona po prostu wynika z tej sytuacji życiowej, bytowej. Mówią, byłem po posiłek i oni tam nic nie robią, tylko piją kawę. I to się wydaje takie wszystko proste, prawda? A tak nie jest. Niestety trzeba ich rozczarować, ponieważ kawy mamy tylko jedną przerwę na posiłek, półgodzinną, i tylko wtedy możemy jemy posiłek, czy wypijemy kawę, i to są, a reszta jest praca normalnie. To nie ma takiego czegoś, że, a nawet trzeba czasem, jest praca, to nie ma czasu nawet na tą kawę czy ten posiłek. To wszystko zależy od dnia. Siostro, ostatnie pytanie, chociaż chciałbym rozmawiać dłużej, ale to jest jak odwrócona piramida, jak się czyta artykuł prasowy, tak samo jest z filmem, że na początku jest duże zainteresowanie, a potem to zainteresowanie spada, więc nie będę tego przedłużał. Zawsze zadaję to pytanie osobom bezdomnym, ale tym razem pytam siostrę. Co by siostra powiedziała ludziom, którzy dzisiaj stają na progu bezdomności z różnych przyczyn ekonomicznych, z powodu kalectwa, utraty pracy? Przede wszystkim, żeby nie tracili nadziei. I oczywiście nie odkładali decyzji na podjęcie dalszych kroków w stronę dobra, w stronę szukania pracy, czy w stronę szukania pomocy. Bo jeżeli wejdzie w środowisko i już się stoczy, to mu ciężko później wyjść. Natomiast wtedy, kiedy właśnie zaczyna tracić grunt pod nogami, żeby po prostu poszukał punktów, które będą mu w stanie pomóc. Takich mniej więcej jak ten, prawda? Takie mniej więcej jak ten, czy na Smoleńsku, czy na Woronicza. No to jest ważne, żeby nie spadać coraz niżej, żeby nie przedłużać tego powrotu. Tutaj zawsze można znaleźć pomoc. Tak. Otwarte serca mamy. Uprzejmie siostrze, dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.